Na co powinniśmy zwracać uwagę, kupując wózek dla starszego dziecka? Na pewno na wagę tego wózeczka oraz też gdzie wózek powinien się poruszać, tak? Czy będzie to właśnie też teren miejski, czy teren bardziej zróżnicowany. Akurat tutaj przed sobą mamy wózeczek bardziej uniwersalny, pod teren zróżnicowany, z dużymi amortyzowanymi kółeczkami, z bardzo obszernym siedziskiem, z dość długim oparciem. Jest to wózek zarówno właśnie i do miasta, jak i na wieś, na plażę, czy do lasu, na ścieżki leśne. Jest też dość lekki, łatwy w złożeniu. Tak więc jeśli chodzi o wózeczki bardziej uniwersalne na każdy teren, to tutaj zdecydowanie mógłbym polecić tego typu wózek. Decydując się na wózek dla starszego dziecka, możemy wybrać wózek typowo miejski z mniejszymi kółkami oraz z wszystkimi czterema amortyzowanymi. Tak? Wózek jest to składany w parasolkę jak typowa spacerówka dla starszego dzieciaczka. Ma rozkładane oparcie, ma regulowany daszek, jest dość małych rozmiarów po złożeniu, a zarówno jest lekka. Tak? Jeśli chodzi o regulacja oparcia w takim wózeczku obsługiwana jest jedną ręką, a sam daszek jest dodatkowo też pogłębiany. Czyli odsuwamy sobie w tym momencie suwaczek zamontowany na daszku, a sam daszek schodzi nam aż po same nóżki dziecka. I w tym momencie całe dziecko jest zasłonięte. Natomiast jeśli chodzi o składanie tego wózeczka, składany jest tutaj za pomocą dwóch uchwytów na wózku i składany jest do parasolki.